Cześć! Dzisiaj chciałabym odnieść się do kilku listów, które dostałam w tym miesiącu i one wszystkie dotyczyły jednego tematu. Krążyły wokół jednego tematu, jakim jest zmiana faceta, z którym jestem. Natomiast nie chodzi o taką zmianę na kogoś innego, ale te panie, które do mnie pisały, chciały po prostu, by ten mężczyzna, z którym są, zmienił się. Dlaczego? Dlatego, że okazywało się po jakimś czasie, że nie spotykają się z tym mężczyzną, którego sobie wybrały. One myślały, że on ma inne cechy, że on będzie inny, że inaczej będzie się zachowywał. Także, moje drogie panie, pewnie nie dostaniecie ode mnie takich wskazówek, jakich byście oczekiwały, dlatego że ja zawsze rekomenduję przede wszystkim rozpoczęcie zmieniania świata od tego, na co mamy największy wpływ, a największy wpływ mamy przede wszystkim na siebie, a nie na inne osoby. Dlatego warto się zastanowić, z czego w ogóle to wynika, że my byśmy chciały tych panów zmienić. Najczęstszym takim powodem jest to, że my niestety nie zakochujemy się w tych realnych osobach, z którymi zaczynamy się spotykać, nie wybieramy tych panów, z którymi jesteśmy na spotkaniu tu i teraz, w danym momencie, ale zakochujemy się w ich potencjale. Na czym to polega? Dajmy na to, mamy Tomasza, partnera chłopaka, który ma na imię Tomek, no i jego dziewczyna dostrzega to, że Tomasz jest niezwykle kreatywny, jest inteligentny, skończył ciekawy kierunek studiów i ona widzi w nim potencjał do tego, by podbić świat i by robić naprawdę kreatywne, wielkie projekty. Natomiast jest jeszcze jedna prawda o Marku. Marek bywa, bądźmy uczciwi, jest troszeczkę leniwy i uwielbia gry komputerowe. To jest jego pasja i potrafi grać w te gry przez cały dzień, albo nawet weekend, albo i tydzień. No i dziewczyna ma cały czas nadzieję, że on się zmieni i tą swoją energię, i tą swoją pasję, swoją kreatywność i inteligencję przełoży na inny obszar. Początkowo ona w ogóle ma różowe okulary i nawet nie dostrzega tego, że on trochę jest leniwy i że on kocha te gry i wcale nie ma takiego zapału do tego, by zmieniać świat. To dopiero zauważa po kilku miesiącach, po pewnym czasie bycia w związku, kiedy te różowe okulary zmieniają swoje szybki na takie rzeczywiste, normalne szkła. No i wtedy zaczyna być niezadowolona, no bo przecież to nie on. On miał być nowym Steve'em Jobsem, a tutaj się okazuje, że na kanapie siedzi jakiś leń. Także, drogie panie, to jest troszeczkę nasza wina, ponieważ nie wybieramy sobie tych partnerów z tym takim rzeczywistym ich całym bagażem, które oni mają, z ich cechami, z ich osobowością, tylko zakochujemy się w naszym wyobrażeniu. Tak naprawdę można by rzec, że zakochujemy się we własnej wyobraźni. No i co możemy z tym zrobić? No niestety, nie rekomendowałabym na siłę zmieniania tego mężczyzny, dlatego że jeżeli nawet uda nam się to zrobić, to on w tych nowych ramach nie będzie się czuł zadowolony, jeżeli te ramy będą mu narzucone. On będzie nieszczęśliwy, a za tym nieszczęśliwy będzie wasz związek, wasza relacja. Nie będzie oparta na radości i na takim prawdziwym zrozumieniu, otwartości na siebie, bo będzie oparta na wymuszonej zmianie. Dlatego tego absolutnie wam nie rekomenduję. Poza tym, no większość facetów, którzy są już w pewnym takim dojrzałym wieku, oni nie będą się chcieli zmieniać, dlatego że my tego chcemy. Jeżeli zdecydują o zmianie, to dlatego, że oni tego chcą. Oni muszą dokonać wyboru, tak? Oni muszą chcieć przede wszystkim tego wyboru, tak? Tej zmiany. Więc polecam zawsze paniom przede wszystkim w takich sytuacjach zadanie sobie takie otwarte i prawdziwe porozmawianie ze sobą i zadanie sobie takiego pytania, czy gdyby ten ów Tomasz, czy pan X po prostu, tak, nasz partner, miał już by do końca życia być taki sam, jak jest tutaj teraz, w tym momencie, gdyby on miał się nigdy nie zmienić i za 5 lat, za 10 lat i do końca życia być identyczny, wyglądać tak samo, zachowywać się tak samo, myśleć tak samo,
mówić tak samo, robić to samo, to czy ja wybieram bycie z nim, czy ja chcę być z nim takim za 5 lat, jakim on jest teraz? Oczywiście zmiany na lepsze są dobre dla ludzi, natomiast oni przede wszystkim powinni dokonywać własnego wyboru o tej zmianie. Nie powinniśmy tego wyboru nikomu narzucać. Natomiast gdybym miała dać jedną taką wskazówkę, która może jednak pomóc w tym, żeby ci panowie robili rzeczy, więcej takich rzeczy, które uważamy za fajne, to przede wszystkim kierujmy się ku pozytywnym komunikatom. Tak? Jeżeli już ten mężczyzna ma się od nas czegoś nauczyć, to właśnie niech on chce, a będzie tego chciał poprzez pozytywną motywację, a nie poprzez krytykę, jak to my lubimy często robić, drogie panie. Czyli zamiast krytykować tego pana, zamiast narzekać cały czas na to, jaki on jest straszny, czego on nie robi, co on zawsze robi źle, to przyłapujmy go na tym, co on robi dobrze. Na przykład, jeżeli wybieramy się z mężczyzną na randkę i on ma na sobie koszulę, która nam się podoba i my pochwalimy tę koszulę, to możemy być pewne, że założy ją jeszcze wielokrotnie, dlatego że wie, że w tej koszuli właśnie on nam się podoba. I to samo dzieje się z innymi zachowaniami, które mają miejsce w naszym codziennym życiu. Czyli takie malutkie zmiany, takich malutkich zmian możemy dokonywać poprzez pozytywną informację zwrotną, poprzez chwalenie tego mężczyzny i przyłapywanie go na tym, w czym jest fajny, w czym jest dobry. Ale nie narzekajmy i nie zmieniajmy go na siłę. Dajmy mu wybór. No i zadajmy sobie to pytanie przede wszystkim. Czy my wybieramy tego mężczyznę? Czy my wybieramy tego faceta z tym, jaki on jest tu i teraz? Zakładając, że być może nigdy się nie zmieni. Dzięki i do zobaczenia.